Witajcie! Z tej strony Kamil Augustyn z kanału Inna Medycyna. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jakie badania wykonać, tak aby mieć jakiś pogląd, taki w miarę pełny, na to, jak nasz organizm funkcjonuje i czy jest on zdrowy i czy przypadkiem coś się nie dzieje. Nie będziemy tutaj mówić o badaniach specjalistycznych, bo jeśli mamy podejrzenie jakiejś choroby czy jakiejś jednostki chorobowej, wtedy wymagane są badania specjalistyczne i w niej nie będziemy wchodzić. Mówimy tu o badaniach takich, że idziesz właśnie pobrać krew, idziesz do laboratorium i jakie badania wykonać tak, aby mieć właśnie pełen obraz naszego organizmu i żeby te badania cokolwiek mówiły. Bo niestety, idąc do lekarza i otrzymując zlecenie na morfologię, niestety z tej morfologii za dużo nie wyczytamy, bo sama morfologia nie wystarczy. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, dawaniu łapek w górę, komentowaniu, jeśli film Wam się podobał, bo czytamy komentarze, chętnie odpowiem na Wasze pytania. Więc przejdźmy do pierwszej rzeczy podstawowej, czyli właśnie tej morfologia, o której przed chwilą wspomniałem. To jest podstawa wszystkich badań. Z niej będziemy wiedzieć, jak wyglądają proporcje, jak wyglądają nasze leukocyty i ta morfologia da nam obraz na to, jak wygląda nasza krew. Dobrze by było, żeby morfologia była z rozmazem ręcznym, czyli z rozmazem Schillinga. To jest bardzo ważne, aby ten rozmaz był właśnie w tej morfologii. Dalej badamy OB, czyli odczyn biernackiego, CRP, żelazo i ferytynę. Kolejną rzeczą jest homocysteina. Homocysteina dobrze by była jednocyfrowa, w granicach od 5, 6 do 8, bo jeżeli będzie ona już dwucyfrowa, od 10 w górę zaczyna uszkadzać śródbłonek naczyń i zaczyna to być bardzo niebezpieczne. I homocysteina może nam już sugerować pewne uszkodzenia czy choroby w naszym organizmie. Dalej mamy witaminę D3. Na pewno słyszeliście bardzo dużo o witaminie D3, o tym, że trzeba ją suplementować, że trzeba wychodzić na słońce, że jest ona odpowiedzialna za nasz układ odpornościowy i za nasze zdrowie. I faktycznie tak jest, jednak przerażające jest to, że duża większość osób ma witaminę D3 jednocyfrową. Nie sugerujcie się też tym, co podają laboratoria, bo prawdopodobnie jak pójdziesz do laboratorium, będziesz miał maksymalną ilość, czyli tą górną widełkę witaminy D3 w granicach 70, może 100. Jednak tym nie należy się przejmować. Znam wiele osób, które mają dużo powyżej i wszystko jest ok. Zresztą wystarczy popatrzeć na inne kraje, na Skandynawię, zobaczyć na naszych sąsiadów, jakie tam są widełki właśnie witaminy D3 i sięgają tam nawet 200-250. Także o witaminę D3 nie musicie się obawiać. Jednak dobrze by było, żeby ona była wysoka, dlatego tu sobie sprawdźcie, jaki macie poziom przed suplementacją witaminą D3, tak aby później te dawki dostosować. I mówimy tutaj o 25-OH-D3. Tak się dokładnie nazywa witamina D3, którą badacie w laboratorium, czyli 25-OH-D3. Dalej, jeśli masz jakiekolwiek problemy metaboliczne, dobrze by było zbadać trzustkę. Mówimy tutaj o poziomie glukozy i poziomie insuliny. Jeśli idziesz na czczo do laboratorium, faktycznie poziom glukozy warto jest zmierzyć. Jednak najlepszym badaniem, żeby sprawdzić, czy z naszym metabolizmem i z naszą trzustką jest wszystko ok, to zakupić glukometr, który nie jest wcale drogi, bo są to pieniądze rzędu 50-100 zł. I wtedy mierzymy sobie taki cukier, poziom glukozy we krwi przed posiłkiem, po posiłku, w trakcie posiłku. Możemy sobie mierzyć godzinę, 2, 3, 4 godziny po posiłku i będziemy mieli pełny obraz tego, jak funkcjonuje nasza trzustka. A najlepiej byłoby zrobić krzywą cukrową, czyli zmierzyć właśnie poziom insuliny i poziom glukozy po spożyciu 75 g glukozy. Najlepiej właśnie to zrobić przed spożyciem, godzinę po, 2 i 3 godziny po spożyciu. Jednak jeśli idziecie do laboratorium i chcecie to zbadać laboratoryjnie i robicie to raz, no to dobrze by było to zrobić godzinę po posiłku. Taką krzywą cukrową również sobie możesz zrobić właśnie w domu, badając poziom glukozy glukometrem, czy teraz bardzo popularnymi urządzeniami, które na 2 tygodnie sobie przyklejasz tutaj do łokcia albo w jakąś inną część ciała, tak jak na przykład Freestyle Libre, które monitorują Ci glukozę praktycznie cały czas, 24 godziny na dobę, a swoim smartfonem możesz czytać poziom glukozy. Ale nawet jeśli tu jest wszystko ok, to dobrze by było jeszcze zbadać C-peptyd i przeciwciała, właśnie przeciw trzustce, czyli antyGAD i ICA.
Dalej, ze względu na to, co jemy, w jakim środowisku żyjemy, wiele osób ma problemy z tarczycą i tutaj badamy TSH, FT3 i FT4, czyli hormony tarczycy. Te hormony powinny nam już powiedzieć całkiem dużo, jednak mimo dobrych wyników i dobrych proporcji w przypadku TSH, FT3, FT4, dobrze by było zbadać przeciwciała, właśnie przeciw tarczycy, czyli anty-TPO i anty-TG. Dodatkowo warto zbadać traby, czyli przeciwciała przeciwko właśnie receptorom TSH. Jeśli mamy problemy kostno-stawowe, warto zmierzyć ASO, czyli odczyn antystreptolizynowy. Oprócz tego odczyn reumatoidalny lub Valera Rosego. W przypadku problemów kostno-stawowych dobrze by było sprawdzić, czy nie są one właśnie na tle autoimmunologicznym. I dlatego tutaj badamy przeciwciało CCP. No i oczywiście najważniejsze, czyli zdjęcie rentgenowskie rąk i nadgarstków, PA plus boczne. Dalej przechodzimy do wątroby i tutaj mierzymy GGTP, czyli gamma-glutamylotranspeptydazę, do tego ALAT, ASPAT i bilirubina. No i jak już jesteśmy przy wątrobie, no to warto by było zbadać również lipidogram, czyli HDL, LDL i trójglicerydy, czyli mówiąc wprost cholesterol. Pamiętajcie, że podwyższony cholesterol to nie jest choroba sama w sobie. Organizm podwyższa poziom cholesterolu tak samo jak podwyższa ciśnienie krwi w momencie, kiedy jest jakieś uszkodzenie. Ciśnienie, kiedy nie może trafić do jakichś komórek, a cholesterol w momencie, kiedy musi coś naprawiać, bo cholesterol jest bardzo potrzebny w procesach naprawczych w organizmie, więc bardzo możliwe, że masz jakiś stan zapalny, gdzieś jakiś narząd jest bardzo mocno uszkodzony, przez co dźwiga Ci się poziom cholesterolu i bardzo prawdopodobne, że przyjmowanie statyn wcale Ci nie pomoże. Jednak pamiętaj, aby udać się tutaj właśnie do specjalisty w celu zdiagnozowania tego. Dalej robimy badanie ogólne moczu. Jeśli w badaniu ogólnym moczu są bakterie, ale nie ma leukocytów, to znaczy, że niesterylnie pobraliście próbkę. Pamiętajcie, żeby się po pierwsze podmyć, a po drugie, żeby ten mocz, który dajecie do laboratorium, był nie z pierwszego, a z drugiego strumienia. Czyli pierwszy strumień leci normalnie do kibelka, a następny dopiero do próbki. Dalej mamy mocznik, kreatyninę i kwas moczowy. Oprócz tego, że mocznik i kreatynina powiedzą Wam o stanie Waszych nerek i o tym, jak one pracują, dodatkowo powiedzą Wam, jak Wasz organizm jest nawodniony. Badając stosunek mocznika i kreatyniny, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak bardzo jesteśmy nawodnieni. Im bliżej ten stosunek jednego do drugiego jest 13, tym jesteśmy lepiej nawodnieni. 13 by było idealnie, ale dobrze by było trzymać to w granicach od 10 do 20. Jeśli będzie powyżej, może to oznaczać bardzo silne odwodnienie. Pamiętajcie, że mimo to, że pijecie wodę, to nie znaczy, że woda Was nawadnia. Do pełnego nawodnienia są potrzebne elektrolity. I przykładem jest na przykład to, jak trafiacie do szpitala z biegunką czy z jakimiś obrażeniami. Nie dostajecie wody źródlanej i lekarz Wam nie każe jej pić, tylko dostajecie kroplówkę z glukozą, z elektrolitami i tak dalej, z solą. Dlatego, że właśnie te elektrolity sprawiają, że jesteś nawodniony. Jeśli będziesz pił samą wodę źródlaną, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będziesz odwodniony, jeśli w diecie nie uzupełnisz odpowiednich minerałów. Dlatego bardzo ważne minerały w diecie, szczególnie sód, magnez i potas. Jeśli wszystkie wyniki tutaj w przypadku nerek są w normie, ale mocznik jest podwyższony, to znaczy, że prawdopodobnie jesz za dużo mięsa, generalnie za dużo jesz białka, dlatego ten mocznik będzie podwyższony. Jeśli za to kreatynina idzie do góry, to oznacza, że nerki zaczynają być niewydolne. Dlaczego są niewydolne? Musisz iść i to zdiagnozować u jakiegoś bardzo dobrego specjalisty. Jeśli idzie za to do góry kwas moczowy i jest on silnie podwyższony, może to oznaczać dnę moczanową. Bardzo nieprzyjemna, bardzo niefajna choroba, dlatego jeśli wykryjesz u siebie podwyższony kwas moczowy, dobrze jest szybko reagować. Dna moczanowa zazwyczaj objawia się bardzo silnymi właśnie bólami w okolicach palcy czy stawów. Dodatkowo w przypadku nerek warto jeszcze zbadać fosfokinazę kreatynową. No i zostaje ostatnia rzecz, czyli PSA. Pewnie PSA kojarzy Wam się z prostatą i bardzo słusznie, ale podwyższone PSA nie oznacza od razu raka prostaty. Wcale tak nie jest, że od razu podwyższone PSA to jest rak prostaty. Należy to zbadać i przy podwyższonym PSA właśnie kluczowe będzie to badanie per rectum,
czyli słynne badanie właśnie palcem. Badanie palcem jest kluczowe właśnie tutaj w diagnozie, bo prawdopodobnie jeśli masz podwyższone PSA i gruczoł jest twardy, to jest to nowotwór, a jeśli gruczoł jest bolesny, to jest to po prostu stan zapalny i wtedy PSA też będzie podwyższone. Dodatkowo w przypadku cukrzycy można również zbadać hemoglobinę glikowaną i to nie w przypadku tylko cukrzycy, bo nawet w przypadku zdrowej osoby można ją zbadać i ona pokaże nam średnią cukrów z ostatnich miesięcy. Hemoglobina glikowana generalnie pokaże nam, jak o siebie dbaliśmy, jakie mieliśmy poziomy cukrów przez ostatnie właśnie miesiące, co może nam powiedzieć, czy nasza dieta jest odpowiednia lub też nie. Co jeszcze dla siebie możemy zrobić? Możemy zrobić badania hormonalne. Tylko tutaj jest bardzo ważne, że przy badaniach hormonalnych one mogą być zmienne. Także jak zrobiłeś raz badanie, coś wyszło nie tak, to dobrze by je było powtórzyć jeszcze raz albo dwa razy przynajmniej. Bo mogłeś się gorzej obudzić, gorzej spać, mogłeś coś zjeść poprzedniego dnia i te badania nie będą adekwatne. Dokładnie tak samo będzie z morfologią i tak dalej, i tak dalej. W przypadku na przykład homocysteiny, ferytyny, CRP, takie niewyspanie czy zjedzenie czegoś wczoraj nie będzie miało dużego wpływu, bo te wartości będą podwyższone przez jakiś czas i one będą wolno rosnąć i wolno też spadać. Więc te badania możesz zrobić kiedykolwiek, na czczo i powinno być ok. Jeśli jednak chodzi o hormony czy o morfologię, są to czynniki, które są bardzo zmienne. I tak też w przypadku hormonów. Jeśli zauważyłeś jakieś dysproporcje w swoich hormonach, dobrze by było właśnie powtórzyć to badanie w inny dzień i najlepiej przy innych okolicznościach. Czyli jak badałeś się ostatnio i byłeś bardzo niewyspany, to idź się teraz zbadaj, jak będziesz wyspany. I tak na odwrót. Co do facetów, polecałbym tutaj właśnie zbadanie testosteronu całkowitego i wolnego testosteronu. Do tego badamy estradiol, prolaktynę, progesteron i możemy jeszcze zbadać, jak pracuje nasza przysadka mózgowa, czyli badamy LH i FSH. W przypadku kobiet dobrze by było zbadać wszystkie estrogeny, czyli do tego badamy estrol, estrion i estradiol i do tego badamy progesteron. I właśnie stosunek estrogenów do progesteronu jest tutaj u kobiet kluczowy. W przypadku mężczyzn kluczowy jest właśnie stosunek testosteronu do estrogenów, a szczególnie estradiolu. To by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie badania. Pamiętaj, aby interpretację tych badań zostawić bardzo dobremu specjaliście i co jest tutaj ważne, dobrze, żeby też przeprowadził taki specjalista z Tobą wywiad, bo tak jak mówię, te badania mogą się różnić i mogą wyjść różne wyniki w zależności od tego, jak wygląda Twój poprzedni dzień. Nawet w przypadku hormonów, jeśli miałeś jakąś aktywność seksualną do 48 godzin, wyniki hormonalne wyjdą całkowicie inaczej. Na przykład prolaktyna pójdzie bardzo mocno do góry i u facetów może to już być przerażenie, a wystarczy, że uprawiałeś seks lub masturbowałeś się dzień wcześniej. Dlatego jest parę bardzo ważnych takich rzeczy, o których specjalista powinien Ci powiedzieć, powinien przeprowadzić z Tobą wywiad tak, aby dokładnie wiedział, co może być podwyższone, a co może być niżej, bo robiłeś daną aktywność w poprzednim dniu. Tak samo bez sensu by było iść na badania, zrobić morfologię, robić właśnie na przykład 25-OHD3 w momencie, kiedy Ty na przykład masz jakieś ogromne oparzenie, tak samo cholesterol. W przypadku, kiedy Ty się oparzysz, cholesterol na pewno będzie podwyższony. Kiedy będziesz miał jakieś uszkodzenie, jakąś ranę, również cholesterol będzie podwyższony, a morfologia będzie wariować. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy są na oparzeniówce, w szpitalach oparzeniowych. Oni mają cholesterol bardzo, bardzo mocno podwyższony, a to dlatego, że cholesterol odpowiada właśnie za regenerację organizmu i za regenerację takich właśnie komórek. Dlatego jest on kluczowy i on będzie podwyższony. Dlatego nigdy nie należy na właśnie jednych badaniach się sugerować, nie należy ich interpretować samemu, jeśli się na tym nie znasz, bo czasami odbierasz badania, odbierasz wyniki, możesz być przerażony, bo te wyniki mogą być różne, mogą być słabe, jednak to nic nie znaczy, bo możesz mieć wyniki w normie, wszystko możesz mieć w widełkach, ale to nie oznacza, że jest wszystko z Tobą ok, bo mogą być bardzo różne proporcje. I tak samo w drugą stronę, jeśli wszystko będzie poza widełkami, to też nie oznacza, że jest z Tobą bardzo źle, że jesteś chory, bo jeśli proporcje będą się zgadzać, to bardzo prawdopodobne, że jest wszystko ok. Pamiętaj, że to są tylko jakieś widełki laboratoryjne, to są
jakieś widełki, które zostały w jakiś sposób, nie wiadomo jaki, ustalone. Prawdopodobnie zostały ustalone właśnie na podstawie średniej całego społeczeństwa, więc nie należy się nimi sugerować. Potrzebujesz kogoś, kto bardzo dobrze się zna na badaniach i kto ma bardzo duże doświadczenie właśnie w interpretacji badań. Bo nawet przy chorobach autoimmunologicznych, czy przy różnych chorobach, alergiach i tak dalej, te wyniki niektóre mogą wyjść troszkę gorzej, ale będzie to całkowicie normalne. No bo masz taką, a nie inną chorobę. To tak jakby powiedzieć cukrzykowi typu 1, że miał za wysoką hemoglobinę glikowaną, gdzie niestety trzeba przyznać, że on zawsze będzie miał ją trochę podwyższoną ze względu właśnie na problem z regulacją cukrów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zachęcam Was do badania się jak najczęściej, jak możecie. Wiadomo, że badania są drogie, jednak dzięki nim będziecie wiedzieć, czy z Wami na pewno jest wszystko w porządku i czy to, co robicie, czy Wasza dieta jest na pewno odpowiednia i czy Wam służy, bo możecie myśleć, że coś Wam służy, a niekoniecznie musi tak być. Dlatego życzę Wam zdrówka, życzę Wam udanego dnia, udanego wieczoru i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, dawaniu łapek w górę, jeśli film Wam się podobał i komentowanie, jeśli macie jakieś pytania, bo komentarze czytamy i chętnie na nie odpowiadamy. Dlatego zapraszamy do takiej aktywności, subskrybowania tego kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!